Mandziu, czyli mówisz, że co, od zamku noob do zamku pro? No tak myślałem, że trzeba będzie wybudować wreszcie coś porządnego dzisiaj, co nie? No właśnie, właśnie też tak sobie myślę, co nie? Żeby problem coś jest taki... Dobra, Blady, poczekaj, musimy zacząć od zamku noob. To będzie zamek noob, co nie? To jest zamek. To będzie idealny zamek noob. Halo, ja tak zauważyłem, że tam jest semi-noob zamek. Nie, poczekaj, tutaj jest zamek noob. Słuchajcie, tak wygląda zamek noob właśnie. Mamy tutaj tylko skrzynkę, jajko, nie wiem dlaczego, dwa piecy. Blady! No nie! To nie ja, naprawdę, to nie ja. To Blady! Uśpiłem kundla. Rejtor Radio, to chyba on. Mandziu! Czego Madziora ja pytam? Bo mi kolega w gazie. Przepraszam, Madziora. No nie, kolega w gazie. Blady, ja ci chciałem pokazać tylko zamek, no, zamek średni i zamek pro, ale nie pozwoliłeś. Przepraszam. Pasuj to dziadostwo! Bo mi bardziej podoba to, że dobrodziej jak zawsze jest całkowicie zagubiony i nie wie o co chyba chodzi. Halo? Jeszcze ten sprint, co nie? Stało, gdzie są ludzie? No, tu jest kundel, który był traitorem. Na lawie utknąłem. To utknąłeś, czekaj! Na lawie wygląda jak klub. Gdzie jesteś? Ja jestem lawa! Zobacz, on nie wyskoczy stąd. Właśnie mówię, patrzę po prostu do góry, ja widzę tą małpę, która... Halo, sąsiady! Jakiś kiedyś. Panie! Panie, czepałeś się! Ja myślę, że oni powinni pływać. No to... To on czepałeś się w pierniczu! Jakie jedno wyjście? Mamy przerąbane! Przestań, no i tak stąd nie wyjdziemy! Ale jest, skacz tam na nich! Co ty na to? Słyszy, ale powinien. Hotu. Diabeł. No poka, poka. Fortnite player. Come on. Kurde, najgorszy resp ever. Stary, jak ja cię tu wy... O, jakie frajerino! To Fortnite Player Pro! Halo! Na dole jesteście, czy gdzie jesteście? Na górze. Parkour, noob do Parkour Pro, kurczę. A, taki kurczę, z Strafe Jumpem zrobiłem, nie pierniczę się. Ja tu jestem jednak Parkour Pro. Dobra. Immortality Potion to nie. Invisibility Potion to nie. Czyli muszę szukać żółtej potki. Dobrze. Żółta potunia. Hello. Poison, nie. Pies był zdrajcą, zrzucił mnie z mostu! Bardzo dobrze! Okej, to nie wiem. Widziałeś to, jak to grałem? Dobra, słuchajcie, chłopaki. Ja chcę wam pokazać. Ja chcę wam pokazać, gdzie jest Parkour Pro. Ponieważ to był Parkour Noob. Chodźcie na Parkour Pro, teraz wam pokazać. On nie jest niebezpieczny, ale jest trudniejszy. Ponieważ uwaga, w Parkourze Pro, chłopaki, całym sensem jest dostanie się tutaj na sam dach tego budynku. A to nie będzie takie proste, ponieważ będziemy musieli sprawdzić naszego skilla, zręczność oraz wszystko. Trzeba wejść o tutaj, żeby tego móc dokonać. Obawiam się, że już ktoś jest na dachu. Czy naprawdę nikt za mną nie poszedł? Ej, diabeł! Ej, dobrodzieju, musimy rozwikłać tutaj wielką zagadkę tej teleportacji. Ja mam jajko! Odpowiednich rzeczy. Mam jajko! Plakietki. Ej, to może być przy tego... No. A może, a wrzuć to może do jakiegoś tego, nie wiem, urządzenia... Workbench! Na pewno do workbencha. Trzeba... O. Wiedziałem. Mleko! Mam mleko! Pies! Cicho. Ja nic nie widziałem. Tam jeszcze jedno widziałem. Jesteście, czekaj, co wy tam cicho jesteście? Halo? Halo? Co to za cisza? Ja nie wiem, o co chodzi. Halo, kto strzela? Zboże, mam zboże. O, ja wiem! Jajko, mleko, zboże, trzeba zrobić ciasto! Ciasto zrobić? Tak! No dobra, ej, dobra, to robimy ciasto. Okay. To o to chodzi, na tym polega ta cała zagadka. I musimy w poprawnej kolejności ułożyć. Jajko pewnie pójdzie, nie wiem, na sam... Ja bym dał jajko na sam dół. No, a to da się jakoś włożyć to? Co się działa? Popsute jakieś to jest. Czemu to się chce włożyć? Tak, może pomiędzy. Tutaj były piecyki, ale... Halo, uruchom się. Czy bym się zaśmiał, jakbyś... Co to było? Ty co? Zaśmiał? Co? Wow! Co tu się wydarzyło? Ciało dobrodzieja spłonęło!
No co? Ej, ej, to co? Ej, to było creepy as fuck. O, co? To było dziwne. Dobra. To chyba nie ta droga. Dobra, słuchajcie, a może trzeba wcisnąć po prostu te przyciski? Nie, wiecie co? Chodźcie, coś wam pokażę, bo ja znalazłem jeden przycisk. Chodźcie, ja pamiętam, mi się go wciskało tam. No, on jest tam na drzewie. Zabrałeś go? Nie. A, on tutaj. Ale nie wcisnąłeś. O, czyli może ten przycisk to jest część zagadki. Tutaj jest jeden przycisk. O, faktycznie, da się go. Ej, i zobaczcie, co się stało. Zobaczmy, czy coś się stało. Tak, bo my tutaj jesteśmy teraz odkrywcami pradawnej. No o, tak, stało się! Ja zobaczę w tym drugim domku. Ja sprawdzam na dole tutaj. Tu może? Dosyć mocno skitrane. Wiem, może pod wodą w basenie. Ej, słuchajcie, mam ciastko! O! Czyli trzeba cztery te. Ej, a może tutaj na dole trzeba wrzucić do kociołka wszystkie składniki i wtedy można zabrać ciastko. Dobra, no to chyba będziemy musieli to odkryć, ale to już chyba w następnej rundzie. Tak. O nie. Czy byłem sam na dwóch, naprawdę? Chyba tak. Come on! No to byście zabili nas we dwójkę, no ja myślałem... A ty! Dobra, to nie strzelam, jak jest rejtorem. Nikt nie widziałem! No bo ja chciałem zagadkę rozwiązać. To rozwiążmy ją teraz po prostu. Dobra, to teraz ją rozwiążemy, no. Ej, chłopaki, pomóżcie znaleźć mleko, bo my prawie rozwiązaliśmy zagadkę. Dobra, 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 jeszcze tu jest ostatnia rzecz. Mam, nie wysadzaj się tego. Masz? Nie wysadzaj się tego. Oła, dobra, oła, uwaga. Oła. Ale jeszcze trzy przyciski będziemy potrzebowali raczej. No to jeszcze jeden będzie trzeba. Tylko Madziu, weź tego nie uruchamiaj, poczekaj aż wszyscy zajdą, bo pewnie będzie chciał no każdy to zobaczyć. Rzucaj mi to i chodźcie wszyscy. Dobra. Dobra. Dobra, to idziemy tam. Dobra, najwyżej dostanę trochę łeb. Sąsiad! Dobra, to co, wrzucamy to do składnika, co nie? Tak, tak, gdzie to jest tutaj? A mówię, gotowi? Nie używaj szybkości, bo ci się zbuguje. No nie, przez przypadek nie to wcisnąłem. Pyk. Mamy tort! I co teraz? No nie wiem, w sumie może pokroić i poczęstować tym tortem. Dobra, teraz zdrajca musi wyjąć lusz i to pokroić chyba. Chyba, że to był jeden z elementów zagadki i teraz na górze się coś zmieniło. Tutaj, tutaj, Madzio. Kill off jest. Nie wiemy, co dokładnie z tym kill offem zrobić mamy. Próbowaliśmy... Właśnie próbowałem wydobyć diamenty, ale kill off się buntuje. Właśnie a chodźcie z tym kill offem. Ej, w ogóle, bo, właśnie, jeszcze jedno zrobię. Tutaj wszystkie piece się palą, a zobacz tutaj. Tutaj jest jeden piec, który się nie pali. Może można coś przetopić Jezu, w tym piecu. Jakie zagadki tutaj. No, zobacz. O, zobacz, jaki tu jest piec. Tu jest jeden taki piec, który w ogóle nie działa. Jakby coś było z nim związanego. Albo po prostu go tak wstawili i po prostu nie działa. Może. Ale nie, może... O, jest szalenie. Gdzie to ale miałem być z tym? Tu. Czemu w domku nuba? Jak coś to udawałem, że... Tutaj patrz, workbench jest. Może coś z workbenchem? Ale workbench to nie tylko tutaj był. Dobra. Jezu, jestem nubem, no. A czy do zamku pro da się wejść? Da się, tutaj jest. Tak, jest eleganckie wejście do zamku pro. Może tutaj jest gdzieś przycisk ukryty? No za ladą, zawsze są za ladą, a jednak nie tym razem. O, mam przycisk ukryty! Pyk! Mam drugi przycisk! Ej, słuchajcie, to został nam tylko jeden przycisk do rozwiązania zagadki pro. Jeszcze musi być jedno miejsce. One są skrajnie na mapach ustawione, z tego co mi się wydaje. Nie, na szczycie wulkanu. Widzę! Gdzie? Przycisk! Dobra, to ja biegnę. O nie, został nam 10 sekund. Zdrajca! Zabij jedną osobę, żeby wiedzieć, żeby tego. Chyba, że was dwójka została znowu. Ja się mogę poświęcić. Wcisnąłeś już przycisk? Tak, wcisnąłem. Zabij mnie, bo overtime, dobra. Bloody, chodźmy, odkryjmy do samego końca. Czemu ty? Mam nadzieję, że to, że zostawiliśmy ten kill off tam, nie okaże się teraz dla nas zgubne. Kto taki jest, portal jest włączony. Jest portal! Let's go! Jest! Czekajcie! Wow. O kurde. Ej, patrzcie, my jesteśmy w ogóle. No. Kurwa, przysiad płynie. Na szczycie tutaj tego, nie wiem, wulkanu? Wow, rzeczywiście, to tutaj nie da się normalnie wejść? Nie da się, to tam... To tam, gdzie dobrodziej chciał wejść. No, chyba tak. Patrzę, tutaj coś jest jeszcze, tak się gałości. Ale portal, to chyba taki... jesteście na dole? Lepiej, jesteśmy na górze. No. Siema. Halo. Ojeju. Dobrze, Harry Potterze, musimy zniszczyć Hagrida. Dobra, jak zniszczymy Hagrida, to wtedy zginie Voldemort. Wrzucaj go do...
Lawy! No, elegancko. Pies, który nie przeżył. Ty, co? To nie jest koniec? To jeszcze ktoś żyje? Czy pies, który przeżył jednak? Nie, pies, który nie przeżył. Uff, było blisko. Ale na szczęście nie dzisiaj. Nigdy mnie nie znajdziesz. A, teraz mnie nie słyszę. No Mandzio, no chodź na honorowy pojedynek na morzu. Honorowy pojedynek, jak do mnie strzelałeś? Z daleka? Tak! Tak! Honorowy pojedynek! Okej, ja speed potion wyrzucę. Ja widziałem, jak mi za plecy właśnie. A co wy chcecie zrobić? Halo sąsiad! Halo sąsiad, co ty tam chcesz zrobić? Ja cię pilnuję. Ty nie myślisz, że ty niepilnowany jesteś. Ja tobie nie ufam, sąsiad. A kto ufa sąsiadowi, proszę cię. A poza tym ja wiem, że ty czekasz, aż ja wejdę na tym most traitorze jeden, ta. Nie, ty chcesz zabić aliena, ja to widziałem już. Nie, ja sobie tu, stanę, Alien, wejdź na most. Bo ty jesteś dobry parkurowiec, to tak tuknuję cię, łupki. No bo dobrodziej jest zdrajcą i... Nie jestem zdrajcą, jest podejrzany w cholerę. No, ale nie wiem, dobrodzieju. Przeszedłem, a tu się nic nie dzieje. Zaufałbyś małpie, Bladii? Nie, nie, no proszę cię. Proszę cię, dobrodzieja, w życiu nie byłbym zdrajcą. Okej. No zobacz, jak to wymyślili. Na pewno są zdrajcami, mówię. No dobrze, ja też przejdę i się nic nie stanie. No oczywiście, jak jesteście traitorami, to się pod sobą mostu chyba nie wyłączyli. Chodź, ale jeszcze raz. Idę stąd, no. No i co? Dobra, no, teraz to Jedi na mnie nie działają. Widzisz, to brodzie nic się dzieje. Nic się nie dzieje, dobrodziej, o zaraz zrobię jeszcze raz. Co? Dobra, dobrodziej. Co dobrodziej? No, a kto inny dobrodziej, jakie ty? Czemu mi nie ufałeś, Alien? No, stary, no. O nie. Dobrodziej, ty jak nic ty byłeś. Alien, rzucam ci health potion, poczekaj. Czekaj. To tutaj na górze ci rzucę. No. Ja coś czuję, że mam... Nie ma. No i tutaj, obok tego, drabinki, tutaj. O, tu, tu. Tu! Tu! Teraz ja już mam. O, czekaj, coś podniosłem. No to wyrzuć jeszcze raz. O, teraz. Ej, kto strzela? Kto strzela, kurde? Kto strzela? Kto strzela? Wow, 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 zobacz, teraz portal do Netheru jest na zawsze otwarty. Ja im zaraz dam. No patrz, no, ktoś tu strzela non-stop, no, goddammit. Dziady jedne. No totalnie, ja nie wiem, jak oni się tak zachowują. To jest absolutnie paskudne z ich strony, że oni są tacy agresywni wobec nas. Też jeszcze tak co jest najgorsze, poszli na górze, myślą, że jeżeli są na górze, to że są lepsi, a nie są. I my wszyscy o tym wiemy, że nie są. Wszyscy, wszystkie zwierzęta w tym królestwie są równe, a małpy jak zawsze myślą, że są lepsze. Tak, dokładnie. Absolutnie mnie to nie dziwi. Zapraszamy na dole na negocjacje pomiędzy naszymi rodami. Oszuści jedni. Czemu ty tam strzelasz w to? Nie wiem. Chodźcie, cwaniaki! Boją się, boją! Dobra, to idziemy, ale idziemy, nie ma co. Kurde. Ała! Czy wy zeszliście na dół? Czy wy zeszliście... Idealny timing, akurat zeszliście na dół. Idealny, elo! O nie!